Siema, siema, jestem Rajus Gypsy, to jest kolejny odcinek w naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern i witam was serdecznie w tym pięknym odcinku, ponieważ dzisiaj w końcu będziemy siać rzepak, więc fajnie. Wybaczcie, dopiero co wróciłem z orki, właściwie jeszcze troszkę do zaorania, może ona to pokaże, jak to wygląda. Aha, dobra. Już wam pokażę, jak to wygląda. Kończę właśnie sobie to pole orać i właściwie po tym już mi zostaje chyba... chyba tyle, reszta jest poorana w sumie, więc spoko, tak samo tutaj tą lucernę chcę zamienić na koniczynę, ale to oczywiście w przyszłości, więc na spokojnie, wszystkiego się dowiecie po prostu jak będzie na to pora. Jest dalej ten dzień kolejny, który wam mówiłem wcześniej, po prostu chcemy iść 14, chciałbym dzisiaj ostatni dzień wczesnej jesieni i to jest ostatni dzień, żeby zacząć rzepak, prawda? Więc dzisiaj ten rzepak będzie siany. 5 stopni potrzeba, u nas enterometrze jest 15, więc super. Dobra, ogólnie tak, rzepak będziemy siać w trzech polach, na trzech polach raczej. Więc tak, to będzie, tu jest jedno pole, na którym będziemy siać, co nie, co by nie było. Więc to dzisiaj będziemy sobie działać. Oraz to będzie jedno, tam będzie drugie i trzecie, powiedzmy, będzie to takie tam mniejsze. Ale dobra, ogarniemy sobie jakoś potem po czasie. Przy okazji też przywiozłem sobie nasiona. Już na palecie gotowe. 1700 za każdy zapłaciłem, więc w sumie wychodzi mi jakieś 3400. No więc mam 37 tysięcy, jakby nie było, na koncie. Także fajnie. Przy okazji też, dobra, to może już sobie usiądę, odpalę co potrzeba i po prostu będę z nami gadał, robił sobie jakieś tam rzeczy, powiedzmy, i porozmawiamy troszkę na jakiś temat, bo chciałem poruszyć pewną kwestię. Mianowicie bierzemy bronki ogólnie teraz, bo będziemy bronować i potem będziemy siać sobie, nie? Pewną kwestię chciałem z wami poruszyć, mianowicie jest to kwestia streama, który miał miejsce w czwartek, na którym to jakby ocenialiśmy, recenzowaliśmy, sprawdzaliśmy trochę spekulowaliśmy na temat nowego FS-a. O Jezus Maria, jak to będzie wyglądało i w ogóle. I bardzo dziękuję za obecność, bo było was rekordowo. Padł rekord mi na Twitchu, 524 osoby, więc szacunek dla was, dziękuję wszystkie followki i subskrypcje, które zostawiliście, naprawdę dzięki. No i wpadajcie też na Twitcha, zostawiacie tam followki, żeby wiecie, i przekawiacie kolejnego streama, bo wtedy dostajecie powiadomienie o tym, że ten stream jest, więc bardzo fajna rzecz. No i cóż, jeszcze raz mega dziękuję, bardzo fajnie nam się gadało. Co prawda na koniec ten stream waliło, bo się trochę internet zepsuł, ale to nic, bo w sumie i tak powoli tam miałem tego streama kończyć, tylko szkoda, że tak się nie pożegnałem, więc wybaczcie mi. A czemu się nagle wyłączają te dźwięki? Dziwne to jest takie. Właśnie muszę to ogarnąć. Dobra, okej. Odkładamy sobie, no powiedzmy, że to jest takie troszkę unrealistic, ale no wiecie. Okej. No i lecimy sobie z tym, z bronowankiem. Ogólnie jak widzicie, bronowanko 2021, bronuję ja. No spoko. Pobronujemy sobie te pola i potem pojedziemy sobie posiać po prostu, nie? Tak myślę, z 15 minut będziemy sobie bronować, potem posiejemy. Nie będzie to jakoś tam specjalnie wymagało od nas jakiejś tam... wielkiego skupienia, więc będzie dzisiaj bez timelapsu, to bardziej, że brony są naprawdę szerokie i mogę sobie działać dużo i z wami przy okazji porozmawiać, nie? No, także podsumowując wieści, które wiemy na temat nowego farminga, czyli to będzie ogólnie farming z numerkiem 22, a nie 21, jak wiele osób tam gdzieś myślało, więc fajnie. Dużo zmian, nawet o niektórych mówiłem na streamie ostatnio i proszę bardzo, są te zmiany w nowym farmingu, a mianowicie chodzi oczywiście o to, że żeby zrobić osobną teksturę siewu dla kukurydzy, jak i dla zbóż. No i jakbym po prostu wykrakał, takie tekstury są. Więc mówię, no jestem prorok albo gigant, co oglądają moje streamy, nie ma innej opcji, nie? Także fajnie to wyszło. Fajnie też, że tak to ten farming trochę idzie do przodu, ale wiadomo, no nie ma co ukrywać, że to nie będzie, że to będzie nowa gra, to będzie to, co znamy teraz, tylko po prostu trochę w innej wersji, nie? Więc taki na razie update, który by nas ponad 100 pewnie kosztował. Szkoda troszeczkę, no ale dobrze, w ogóle coś nowego jest, nie? Więc zawsze tam to jakieś progresy poczynione? Będą po prostu robione, nie? Wybaczcie, ten obiad tak mi się po prostu odbija, że jest totalna masakra, nie? Więc jeżeli dzisiaj będę sobie bekał te sorki. Ale postaram raczej się nie bekać, nie? Postaram się raczej nie bekać, o tak. No, i my sobie jakby nie było, działamy z tym bronowankiem. Nie wiem też, na przykład nie będę robić tak,
Aż nie, siebie zrobimy sobie myślę na koniec, tak nie? Spokojnie. Myślałem, że już mi zgasnie, ty. No, ogólnie tu na pewno będzie rzepak, jest też po odcinku, dużo porobię, żebyś tam też tego jakoś nie musieli oglądać, bo wiadomo, że no nie ma sensu dusić wam jakby kilka odcinków to samo. A wiadomo, że troszkę też chcę tutaj pograć jakoś w miarę jako tako, więc wiadomo. A, i też prosiłbym o niepisanie komentarzy. Riota, zrobisz Easter Not Farminga 2022? Bo mam starszy spam z tym i widać, że nie oglądacie moich filmów. Kurde, bo ja wam tłumaczyłem coś ten temat. Kiedyś mówiłem, że chciałem robić Easter nowego farminga. To się nagle towarzystwo oburzyło, że jak to? Co ty? Nienormalny jesteś, do nowego farminga chcesz robić, to ty to wyjdzie za 10 lat, nie? Potem powiedział, że do nowego FS-a, oni super, robisz to, ja teraz mówię, że będzie do 19, a może 22 jednak zrobisz. I tak w kółko, nie dogodzisz ludziom, nie dogodzisz, nie ma takiej opcji. Więc powiedziałem po prostu, że do 19 robię. Jak mówiłem też, mapki na razie gdzieś tam na długi czas, o ile, znaczy obstawiam, że na zawsze, ale nie wiem. Jestem teraz tak tym wykończony, wymęczony tym po prostu mapkami. Czasu prywatnego dla siebie zero przez te mapy, więc wątpię, że wiecie, że jakiś będzie powrocik, wow, robi mapy. Chcę wydać Easter, na tym się skupiam po prostu, co będzie, to będzie, w przyszłości się dowiecie, ale raczej nie za wiele, nie? Więc dajcie mi spokój z tym nowym farmingiem. Jeszcze nie wyjdzie, a to już się pytają, nie? Ale no, raczej zrozumiałe, jak tam młodsi się dorwą do klawiatury. Bo to raczej starsi, powiedzmy, ludzie, ci co ogarniają tam moje filmy w ogóle, no to wiedzą, na streamach czy na filmach też mówię. No ale wejdzie ktoś taki, napisze ci taki komentarz, no i co ma zrobić? No to nic, no. Ja już nawet nie odpowiadam na te komentarze, więc nie piszcie naprawdę, bo szkoda sobie marnować czas i psuć krwi, nie? Bez sensu. No, a tak poza tym to jakoś sobie, powiedzmy, ten odcinek dalej leci. I widzę, że jeszcze jeden przez mnie zostaje tak naprawdę i zaraz będziemy działać z siewami, nie? Więc super sprawa. No, też ogólnie chciałem zrobić taki dzisiaj motyw, że właśnie sobie tylko to porobić tym bronami. A jakiś tam jeszcze też oczywiście kultywator, co użyjemy w innych okolicznościach. Aczkolwiek dzisiaj chciałem skupić się na bronach. Bo to jest takie, wiecie, fajne, szybkie ogarnięcie sobie jakiegoś tam tematu tego, tych pól. Więc spoko, trochę się tutaj pokurzy, ale to nic, nie? Nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii z tego powodu. Więc mam broń, dużą broń, będę tam jeszcze używać niedługo agregatu tego. Także też zobaczymy niedługo. To pole na razie leży u górem, po prostu jego jeszcze nie zacząłem robić. Bo to będzie właściwie leżało u górem aż do wiosny, nie? Dopiero na wiosnę gdzieś tam z tym ruszę. Teraz na razie. Nie, no to jest jakiś dramat. Dlaczego mi się to ciągle przydarza? Dlaczego zawsze jak mam jakiś problem, kurczę, nie wiem. Chodź. No dramat jest, nie? Znowu się paliwo skończyło, kurczę, nie wiem, który to jest raz, ale ciągle mi się to paliwo kończy. Masakra jakaś totalna. Pani już w komentarzach, ha, 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 paliwo się skończyło. No więc możecie napisać hashtag brony, ja mam walne serducho i będzie oko. Chyba, nie? No chyba tak. Więc okej. Okay. Dobra. O, coś tam siorbnął. Poszło. Pompa jeszcze już nie pcha jak trzeba. To prawda, po remoncie dopiero ale idzie. Właśnie, też piszecie mi, aha, remont znowu Riot robi, nie? Nie, nie robię remontów za chwilę, bo zrobiłem remont tylko 3 PK raz i tyle, nie? Może za jakiś kolejny sezonik troszkę coś tam z nim zmienimy, ale raczej nie wyszło do jakichś wielkich zmian. Tym bardziej ten 3 PK jest kozacki i wygląda zarobiście, więc no nie bardzo jakieś zmiany przewiduję, nie? Na pewno będę chciał kupić sobie kolejny ciągnik, powiedzmy, gdzieś tam, kiedyś, ale to jeszcze nie, nie? Więc na luzaczku za 3 PK sobie coś kupimy nowego, nie? Powiedzmy. Więc to jeszcze czasu trzeba naprawdę sporo, żebym coś tam sobie ogarnął, bo póki co, no nie jakby nie potrzebuję nowego, bo mam jeszcze tam mało pola i tak dalej. Chcę też jakoś dorobić, co nie? Powoli.
Dobra, spoko. Wiecie co? Ogólnie tak. Ja sobie cofnę na gospo. Zajadę sobie na gospodarkę. Siedziemy do Belorusa, zaczniemy trochę siewu porobić, jakieś tam powiedzmy. Bo trochę odcinka minęło. A też wiadomo. A mi się odbija serio. Nie chcę też tak wam pokazywać coraz jednej czynności. Trochę tam powiedzmy posiejemy, potem pojedziemy znowu bronować, jak się uda, jak zdążymy. A nie wiem, czy się uda w sumie, bo tutaj 10 minut robiliśmy to. Okej, okay. To siać będziemy trochę dłużej, nie? Bo tam jest, wiecie. No, nie jest takie to szerokie jak ten, jak brony, nie? Więc wiadomo. Dobra, tak na razie tutaj stanę z tymi bronami. Dobra, elegancko, trzeba go gdzieś znowu przy okazji zdenkować. Okej, okay, tu stoi mój NTZ. Damy sobie. Czekajcie, mogę sobie tutaj... Nie to, o, teraz cykwu. No, i gitarka. W ogóle to się mogę otworzyć, co nie? Z tego co wiem, dokładnie. Dokładnie. Odjeżdżamy sobie z tamtego. A, czekajcie, siewnik jest w tym miejscu. No tak, możemy sobie siać MTZ-cikiem. Mamy to właśnie tutaj tego Amazonka. On trochę taki śmieszny jest, ale całkiem spoko sobie to wygląda. Więc, okej. Okay. Spoko. W ogóle, dajcie znać, czy chcecie, żebym sobie... albo nie. To będzie niespodzianka. I za nie mówię, bo mamy dla was niespodziankę. Na kolejny sezon mam fajny siewnik przygotowany. Ale to nieważne, gdzieś tam, nie? Gdzieś tam kiedyś wam się pokażę go. Okej, okay. Cofamy sobie jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Będziemy sypać rzepak. Okej. Okay. Ile tu 500 wchodzi? No, pół tony, elegancko. Wchodzi jak trzeba. O Jezu, pies znowu pod koło wleciał. No co za głupek, nie? Ale głupas. Dobra. I co? I lecimy z tym rzepakiem. Mam nadzieję, że wykiwkuję sobie elegancko, że nie będziemy z żadnego problemu. No ale wiadomo, jak to jest czasami, nie? Co mi na wszystko, nie mamy też wpływu. Dobra. I ruszamy. Siewnik, jak widzicie, taki troszeczkę bez nalepek. On taki miał być właśnie taki surowy. Tam w przyszłości powiedzmy, może sobie ogarniemy go czy coś. Ale wygląda całkiem spoko, nie? Taki skromny ten. Wiem też, że może powinienem w sumie trzypekiem siać, ale myślę, nie, dobra. Robimy tym, siejemy sobie MTZ-cikiem, bo on jest taki większy, to sobie lepiej rady po prostu. I wiecie, trzypek dzisiaj pobronował, a nie chce jeździć ciągle tylko tym samym ciągnikiem. A ten MTZ myślę, że sobie też powinien trochę dać radę. Zawsze tym coś tam fajnie będzie pojeździć jakąś tam czerwoną bestią, nie? Czy coś. Myślę, spoko. 15 godzinek będziemy siać. W sumie to raz przy razie będę działać. No znaczy może nie. Będę robić od miedzy w sumie będę siać. Będzie w sumie może wygodniej. Co nie, jak od miedzy będę siał. No tak. W sumie chyba to są jedyne tak naprawdę siewy, które robimy na tym, na jesieni, przed zimą. Bo resztę chyba będę działać później, nie? To może jakoś pszenicę walnę taką o zimą, a tak naprawdę reszta wszystko będzie siana na wiosnę. Tak samo kukurydza, która będzie na tym polu obok właśnie. I tam tą... A, kończyna jak wygląda? Mogę sprawdzić sobie? Kończyna. Mogę teraz siać w sumie jeszcze kończynę. To nie wiem. Pomyślę takim odcinkiem. Ale też wykrywałem, że chciałbym już w sumie zasiać ten rzepak i ruszyć sobie bardziej jak w jesień, nie? Bo póki coś takie... Czuć takie jeszcze trochę lato, nie? Wiecie, tymi kolorkami drzew, takie na razie letnio, bardzo, bardzo letnie jest. A chciałem sobie troszkę tutaj ogarnąć. Więc co by nie było... Trzeba się troszkę rozwijać, żeby móc jakieś tam pieniądze w przyszłości zarobić i sobie to gospodarstwo też rozwinąć, nie? Jest plan na silos, na kieszonkę, jest plan na wiatę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę sporo planów, a mało pieniędzy, bo jeszcze chcę kupić krówki sobie w przyszłości, nie? Więc może nawet gdzieś tam kolejny odcinek rozpoczniemy od zakupu dwóch krówek. No zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak wyjdzie. Ciężko mi teraz cokolwiek określić. Dobra, elegancko. I cofamy sobie. No i ta nieszczęsna gleba, tak też już podchodząc do sprawy, wracając do sprawy Farminga 22. No gleby chyba nie ma, nie ma i nie będzie. Jak mówię na streamie, 10% to pisałem, że będzie, 90% że nie. Bo może jest tak, że dopiero robią i nie chcieli pokazywać, albo jest tak, że no nie będzie po prostu, nie? Więc nie wiem, czemu kciuki raczej, żeby była. Ale jak na stylator robią w bambuko, to chyba trzeba się teraz zmienić, nie? Chyba też nas
zrobił dalej. Ale nie wiem. Zobaczymy. Tak sobie teraz cisnę. Myślę sobie, że naprawdę dobrze tutaj dodam ten multiterrain. Bo bez niego była jakaś tragedia. Naprawdę. Aha, jeszcze pytanka. Mówicie, że tam Riot kończy mapy szybciej, bo za 5 miesięcy FS, nie? No, nie za 5 miesięcy, tylko w czwartym kwartale. A czwarty kwartał obejmuje grudzień, co by nie było. Więc może też farming nowy wyjść w grudniu, tego nie wiemy. Ja bym raczej taki listopad obstawiał. I jakby wasze poganianie mnie przy mapie nie zmienia totalnie, bo mapa musi być przetestowana. Ja sobie poświęciłem specjalnie tyle czasu na to, żeby zrobić to dobrze. I nie chcę wydać produktu, który po prostu będzie wadliwy, nie? Dlatego musicie mi po prostu zaufać. I po prostu dajcie pracować, a ja na pewno wam produkt dowiozę na jakiś tam czas, który będzie odpowiedni, co nie? Wiadomo, że staram się robić tak najwięcej. Nagrywam też film na zapas, żeby móc sobie gdzieś tam w tygodniu nagrać. Znaczy, nagrywam na zapas, żeby mógł w tygodniu mieć wolny czas, który przeznaczam na robienie mapy. Chyba po prostu, nie? Znaczy robienie. Teraz to nie jest robienie mapy, tylko po prostu poprawianie mapy. I na przykład więcej teraz siedzę w folderach i poprawiam jakieś tam formaty tekstur. Czy tam jakieś ikonki, no takie rzeczy po prostu, które jakby są nieodłącznym elementem, a na które na przykład nie zwracacie uwagi, a giancy już tak, nie? Więc mapa w sumie jest już, można powiedzieć, że gotowa. Żadnych błędów, które w jakiś sposób wpłyną na rozgrywkę, nie ma. No w sumie jest jeden błąd, który wpłynął na rozgrywkę, ale to jest od koni, tylko że właśnie z nim jeszcze nawet sam nie wiem, co mam zrobić. Dlatego muszę też to jakoś ogarnąć, może za kogoś tam poproszę o pomoc albo coś, ale no, chyba wiem, co trzeba naprawić, więc już niebawem. Zresztą na pewno będziecie o tym wiedzieć, mam już jakiś trailer, który tam powiedzmy zapowie mniej więcej jak to te premiery, czy miesiąc powiedzmy już, nie? Bo na razie określiłem rok, teraz chcę określić miesiąc, nie? I ten miesiąc na razie jest taki nie do końca pewny, nie? Bo na pewno to nie będzie kwiecień, a też nie chciałbym w czerwcu coś wydawać, nie? Co by nie było. Ale też nie mówię, że teraz to będzie w maju, nie? Bo może wyjść tak, coś mi wypadnie, powiedzmy nie będę miał dostępu do kompa albo coś tam się, nie wiem, nie może wydarzy. I wiecie, i nie chcę wam obiecywać po prostu, że wam nie mówić kiedy, co i jak. Bo wiadomo, że no obiecywać może każdy, ale trzymać słowo już jest ciężej, nie? Dlatego nic nie obiecuję. Jak coś będę wiedział po prostu już tak naprawdę, to wam po prostu o tym opowiem, nie? O, więc spoko. No i też to daily trochę takie jest, wiecie. Jest takie, jak to nazwać? No zobowiązujące, nie? Co by nie było. No więc... Więc wiadomo, w ogóle też niedługo będę dla was informację pewną. Taką troszeczkę bardziej powiedzmy to... biznesowo to może dobrze powiedziane. No, taką informację jest spoko. Zresztą w sumie dla mnie spoko, dla was nie wiem, ale chyba też się ucieszycie. Więc dam wam jeszcze znać o tym, a raczej na pewno będziecie o tym wiedzieli pierwsi, bo to będzie widoczne na kanale. Ale to jeszcze czasu, nie? Wszystko tam wyjaśnię mi się powiedzmy jutro, więc może nawet dzisiaj już to było. No nie wiem, bo to jest odcinek na sobotę chyba, albo nawet na niedzielę, bo chciałem jeszcze nagrać jakieś sprawdzenie mapy. Wiem, coś tam fajnego wyszło. A też nie chcę wam jakby robić, wiecie, także co ciągle macie Eastern, choć tak teraz praktycznie codziennie macie Eastern. Więc wiadomo, że też wam chcę troszkę jakieś tam różne serie podsyłać, nie? Jest teraz na naskiem jak na razie i tylko Eastern. Ale no jeszcze sprawdzenie map, powiedzmy tam mamy czy coś tu w stylu, nie? W sumie chyba tylko tyle na razie mam serii, sprawdzenie map i Eastern. No i jeszcze za naskiem, nie? Na tropie kręgów kukurydzy. Dlatego coś tam się dzieje. O! Ponownie załapał się na tutaj na pozdrowionka Kacper Caban. Caban. Kacper Caban. Dziękuję za followka, bardzo miło. Za followka na Twitchu. Jeżeli ktoś chce być też pozdrowiony, to followujcie cały czas, a może ktoś się trafi na odcinek. O wie. Nie wiem, czy sobie żartuję, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Fajnie, że tam też ktoś wbija poza streamami. Bardzo to doceniam. Już mam, wybiło mi 6600 followków, więc super. Na 7000 przypominam, że rozdaję 10 VIP-ów. Więc jak ktoś chce być VIP-em, to polecam sobie zafollowować i oglądać
śledzić streamy, nie? Teraz tak jak ktoś, to co prawda nie ma wielkiej, bo no jak robię daily, to raczej staram się, żeby te daily było niezatrzymane, a wiadomo, że jak jest odcinek, no to raczej nagranie go, obróbka, render i wysłanie zajmuje trochę czasu. Tyle co powiedzmy jakieś tam, nie wiem, 2-godzinny stream, co nie? Więc troszeczkę słabo, taki 2-godzinny stream to już coś zawsze jest, nie? Więc myślę, że jak się tam powiedzmy skończy daily, no to wtedy ruszamy dalej ze streamowaniem i to streamy będą tak częściej, nie? Więc ludzie z Twitcha, sorki, ale też troszkę chcę tego YouTubka gdzieś tam ruszyć, nie? Bo teraz widzę, że jest spoko. Także fajnie. YouTubek. Już tak bez przesady. YouTube teraz fajnie, bo tam widzę, że podpromowuje moje filmy. Więc cieszę się bardzo. No i trzeba nadzieję, że te filmy się też podobają, co by nie było, bo staram się nad nimi jak mogę coś nowego wprowadzać, żeby nie było nudy. No ale to różnie bywa, nie? Czasami komuś się podoba, czasami komuś się nie podoba, ale zwykle staram się, żeby coś było ciekawego, nie? Bardziej też, że no seria singla to jak seria singla, no trzeba działać samemu, wymyślać różne rzeczy, co nie? Troszkę jest to kłopotliwe. W ogóle jak tam nasze krówki pod względem wydajności? Zarobiście. Mleka jeszcze nie ma w ogóle, kurczę. No nic, nic nie poradzisz, dobra. Poprzeczniaczek elegancki. Pojedziemy sobie jeszcze na tamtą stronę. Zasiać to i w sumie co, mamy 27 minut odcinka. A nie wiem też, czy na przykład taka długość odcinka nie byłaby spoko w sumie. Bo zwykle tam robię po 40, ale ogarnę, że to trochę przesada to jest 40-minutowy odcinek zrobić wam. I takie krótsze może będą lepsze, nie? Także takie teraz 40 oczywiście będą, ale raczej tak myślę, że celujemy 20-30, nie? To troszeczkę będzie lepiej. Powiedzmy, jak tam jakaś grubsza akcja będzie, coś fajniejszego, będę wam do powiedzenia, to te 40-minutowe raczej wejdą, ale póki co no trochę zajdziemy sobie, nie? Bo też mi to sporo czasu zajmuje, co prawda robię dużo na tej serii, ale render i tak dalej, wysyłanie, to też więcej to, te filmy ważą, a jak więcej ważą, to więcej transferu idzie, jak więcej transferu idzie, to mam mniej neta na wysyłanie filmów, nie? No, także ogólnie za chwilę mi się kończy pakiet, jest 22 czerwca, a mi zostało jakieś 50 giga, czyli 5 filmów im po pakiecie, nie? Także nie wiem, jak teraz to daily będzie robione, ale no niestety będzie grubo. Boże, masakra. Muszę ten internet jakoś ogarnąć sobie lepszy. Znaczy na pewno już nie w tej lokalizacji, nie? No ale dobra, to nic. Czyli po prostu na razie skurczamy trochę filmy i tyle, nie? To jest ten prosty sposób, żeby zejść z wagą filmów, nie? Dobra. Zajedziemy sobie tak, tutaj sobie elegancko staniemy. Okej. I cóż, wszystko. Dzięki za uwagę, fajnie, że byliście. Siewe rzepako powiedzmy zaliczone. O, ale kozak. Aż może miniaturkę jakąś strzelę sobie. Okej. Jest miniaturka strzelona. Dobra. Dzięki za uwagę, do kolejnych filmów z naszej serii na wschodzie. Zostawiajcie followki na Twitchu, łapki w górę i subskrypcje na YouTubie. I cóż. Widzimy się jutro. Do kolejnych, trzymajcie się. Najczęściej. Pozdrawiam.